Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Dzisiaj spotykamy się z Moniką Jakubczak. Witam serdecznie. Jasno widzę. Może tak być. Okay. Od czasu do czasu, a właściwie stale. No dobrze, no to powiedz, co u Ciebie słychać? O, tego pytania tam nie było zapisanego. Czyli sugerujesz, że żeby pozbyć się emocji? Ja w ogóle mam takie zdanie, to jest taka moja filozofia, która mówi mi, a właściwie mam takie postrzeganie świata, że emocje są programem sztucznym, wpompowanym, że tak powiem, na ziemię, że wszyscy ludzie tego doświadczali i emocje powodowały, że my siedzieliśmy w garnku na głowie i mieliśmy tylko wywierconą taką dziurkę i nasze postrzeganie było przez tą dziurkę. Te emocje powodowały, że myśmy mieli zawężoną świadomość. No dobrze, to może teraz trochę wykorzystamy Twoje jasnowidzenie, a może jeszcze zanim to zrobimy, to może byś zdradziła jakieś ćwiczenia, czy jakieś dała rady dla ludzi, którzy by chcieli sobie rozwinąć jasnowidzenie. I nie muszę tu zdradzać, tylko z przyjemnością opowiem, że ja mogę się podzielić własnym doświadczeniem i tym, w jaki sposób ja dochodziłam do rozszerzenia tej świadomości, tak, żeby sobie teraz patrzeć i szczytywać różne rzeczy na co dzień i bez przerwy. To jest 25 lat codziennej pracy, ćwiczeń z własnym umysłem, więc wytwarzam. I nagle obserwuję teraz, jak się zmieniło, w mojej przestrzeni życiowej i ja obserwuję kompletną zmianę. W ten sposób wszyscy my możemy pracować. My, kreatorzy, zmieniamy rzeczywistość, tworzymy. Na poziomie duchowym. Na poziomie ducha, na poziomie energii, na poziomie człowieka. Mm-hmm. I to dzieje się na wielu płaszczyznach. Mm-hmm. I to jest takie proste. Tak. Intencja. Przede wszystkim chęć. Chęć, zauważenie, że coś... I siebie zmieni. Pytam, nie dzwonię. Halo, pani wróżka, proszę mi powiedzieć, jakie energie są w moim domu i czy ja w tym domu to powinnam być, czy ten dom powinnam opuścić, nie? Zwróćmy się wreszcie do siebie. W momencie, kiedy my wrócimy do swojego instynktu, to my nigdy nie położymy się na cieku wodnym. Tak. Nawet jest, nam tak przez myśl nie przejdzie, bo już my będziemy wiedzieć, które miejsca instynktownie mamy omijać, nie? Nie musimy już z różdżką latać albo wzywać radiestety do domu, żeby nam wytyczył, gdzie jest dobre miejsce. Wystarczy, że staniesz w swoim domu, wyciągniesz ręce i zapytasz się, ok, gdzie położyć łóżko, czy gdzie postawić łóżko. I ty już będziesz wiedział.